kochani, witam Was w moim nowym vlogu. Nagrywam to po raz drugi. Dlaczego? Dlatego, ponieważ pierwszy klip, jaki nagrałam, nagrałam na tylnej kamerze, czyli mówiłam do Was jak teraz, a Wy widzieliście mój blat, mój ręcznik papierowy, mój dzbanek na wodę i może nawet mój ekspres. Litość, nie ma to jak być ślepuszką, która nie widzi tego, że tu w tym aparacie, tu w tym podglądzie nie ma mojej twarzy. No. Więc wiecie, dobrze, fajnie, że to jest tak, że jak sobie później sprawdzam, co nagrałam, to kiedy najadę jakby tak, wiecie, kursorem na ten plik konkretny, to on mi mówi, jeśli jest przednia kamera i mnie tam widzi, to mówi, może Monia. No i dzięki temu po prostu zorientowałam się, że skoro nie mówi może Monia, no to chyba jest tylna kamera, a jak weszłam do aparatu i zobaczyłam, że tam jest tylna kamera ustawiona, no to po prostu, no to aż miałam ochotę zawarczeć. I teraz to zrobię. Brrr. No, mówiłam tam, że zaczęłam Wam nagrywać wracając, w sensie wróciłam z pracy. Nie nagrywałam w pracy, ponieważ było dzisiaj w szkole dosyć duże zamieszanie, w sensie w mojej klasie, czy w mojej sali, w której dzisiaj miałam lekcję komputerowej, bo tam się coś zepsuło, jakaś drukarka, coś tam się podłączało, w ogóle jakieś cuda działy. Ja chciałam przeprowadzić lekcję, no i miałam problem, bo musiałam najpierw odgadnąć, co się w ogóle stało. Także było tyle zamieszania, że szczerze powiedziawszy, nie miałam zupełnie czasu nawet włączyć tej kamery, choć miałam taki zamysł rano, jak wychodziłam z domu, że tak, odezwę się do Was jak zwykle w poniedziałek ze szkoły. No ale gdzież tam? Nie odezwałam się, ponieważ nie było czasu. Więc wróciłam ze szkoły, wróciłam z pracy. Ogarnę sobie teraz obiad. Wiecie, ziemniaki się tam gotują. Oprócz tego mam z wczoraj mięsko i buraczki, także, no także spoczko, także już obiad będzie gotowy. Jestem mega głodna, po prostu mega. Także muszę zjeść za chwilkę. No i co? I zrobiliśmy zakupy, w sensie Michał przyniósł zakupy, kupiliśmy trochę tam warzyw, owoców, owoce jakieś tam, wiecie, banany, kiwi, pomarańczki, kupiłam sobie, poprosiłam o te brokuł i kalafiorka, coś sobie chyba z niego muszę wymyślić, bo mam jakąś taką ochotę na takie warzywka, może po prostu na parze i jakiś sosik do tego, no coś sobie tam wymyślę. I co jeszcze? I słuchajcie, i plan mam taki, że jak zjem, to trochę odpocznę i koniecznie idę dzisiaj na spacer. Koniecznie, po prostu choćby miało się, nie wiem co dziać, no może jak będzie żabami tam prało, to nie pójdę, ale generalnie to pójdę. Znam się, czy nie umyć sobie głowy, kurczę, bo mam jeszcze dzisiaj gabinet. Ale nie wiem, chyba trochę mi się nie chce. Myślę, że przeczeszę, to będzie jeszcze nie najgorzej dzisiaj, także może dzisiaj nie będę tej głowy miała, tylko jutro. I co? Plan jest taki, że chcę iść właśnie na ten spacer. Chwilę odpocznę, potem chcę iść na ten spacer. Muszę pomyśleć jeszcze, co na dzisiejszą kolację. Aha, na dzisiejszą kolację mam krem z warzyw zrobione. To fajnie, to będę sobie dzisiaj jadła krem z warzyw. No i co? Pójdę na ten spacer, no i potem do gabinetu, bo tak, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc jak zwykle mam gabinet. Więc pójdę do moich klientów i słuchajcie, i co? No i będzie wieczór. Jak ja przyjdę z gabinetu, to już będzie po 20. Także taka sytuacja. W ogóle powiem Wam, że przez ten weekend to szczerze powiedziawszy była taka sytuacja. Pamiętacie, w sobotę byłam u fryzjera, więc było nawet spoko, powiem Wam, nie najgorzej. Potem tam tak troszeczkę się czułam gorzej, ale tak stwierdziłam, dobra, tam może mi już mija ta choroba. Wiecie, ten był mój ból mięśni taki delikatny, taki rozbijający, taki wiecie, rozwalający człowieka. Po prostu, że ja byłam rozwalona, nie chciało mi się w ogóle nic zrobić. I w niedzielę, wczoraj miałam, rano było dobrze, i później pojechaliśmy, śpiewaliśmy wczoraj na takim spotkaniu kolędowym duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, więc tam nas zaprosili, żeby pośpiewać kolędy. No i słuchajcie, śpiewaliśmy tam i tam się tak źle poczułam, tak po prostu, tak mnie bolały mięśnie, jakby normalnie mnie od nowa zbierała jakaś choroba, taka wiecie, grypopodobna, więc wzięłam w sobie ibuprom. Zażyłam ten ibuprom i po prostu wszystko tak, fiu, jakby mi nic się nie działo, w ogóle super. Ale w ogóle dziwnie się czułam, było mi słabo, no jakoś tak, no kurczę, no dziwne rzeczy się działy strasznie. W ogóle
podobno blada byłam, no i jakieś takie, nie wiem o co chodzi. I powiem wam, że tak się zastanawiam. Dzisiaj rano wstałam, poszłam do pracy, no i tak zobaczymy jak teraz będzie po południu, no bo to tak mnie często po południu zbiera. Zobaczymy jak będzie. Dajcie mi, słuchajcie, znać dziewczyny, wszystkie te, które bierzecie tamoksyfen i Reseligo i wiecie, coś w tym stylu. Dajcie mi znać koniecznie, czy to może być od tego i czy wy tak macie, czy tak wam się zdarza. Czy ja powinnam szukać jakiejś przyczyny, że coś mi się dzieje, czy to jest jakaś faktycznie pozostałość taka, wiecie, jakaś pokowidowa, że na przykład mnie dłużej trzyma, czy coś, bo mam słabą odporność. No i jeżeli tak macie, to dajcie mi znać koniecznie, opiszcie mi to, może maila jakiegoś mi napiszcie albo coś. I co wy wtedy z tym robicie, czy da się coś z tym zrobić, bo to jest, powiem szczerze, strasznie uciążliwe. Jeżeli to jest od tego, no to mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania, bo naprawdę źle się czuję. A no też nie wyobrażam sobie bycia non-stop na jakimś ibupromie, czy paracetamol używam czymś takim przeciwbólowym, więc no kurde. No, więc taka sytuacja. Więc, no więc dajcie mi znać, jak to jest. No. Dobra, wiecie co? Idę, bo zaraz padnę tutaj z głodu na waszych oczach, więc idę jeść coś. Powiem wam, że tak się zastanawiam nad tym, czy już usunąć kubki świąteczne, czy jeszcze nie. Może jeszcze, może tak do końca stycznia sobie zostawię. I zastanawiam się, który wziąć na herbatę. Teraz mam ochotę się napić herbatki. Już jestem po obiadku. Wezmę ten. O, taki sobie kubeczek. Tak, jeszcze trzeba by wybrać herbatkę. Herbatkę. Nie wiem, czy wy tu coś widzicie w ogóle, dlatego że tu nie ma światła. Aha. Powiem wam tak. Zrobię sobie herbatę poziomkową. Usiądę i po prostu z tą herbatą, może do was jeszcze przyjdę, coś pogadam, albo posłucham muzyki. No i siedzę sobie, słuchajcie, w moim saloniku. Słucham sobie muzyczki i piję sobie herbatkę. Herbatę zrobiłam sobie taką typowo zimową, bo poziomkowa, z sokiem malinowym i jeszcze z imbirkiem. Także pychotka. Rozgrzewam się i słuchajcie, i odpoczywam. No i kawusia zrobiona, proszę bardzo. Tam sobie słucham muzyki, tańczyłam sobie trochę, żeby się trochę poruszać. A teraz zaraz idę na spacer, tylko najpierw muszę wypić tą kawuśkę. Wypiję i się zbieram, słuchajcie. I powiem wam tak, jak się człowiek porusza, to od razu robi się lepiej, ma się więcej energii, ale tak porusza nie w znaczeniu, wiecie, połazi po domu i posprząta. Tylko tak się porusza rzeczywiście tak dla siebie. Na przykład właśnie w tańcu, czy jakoś tam inaczej. Także naprawdę to ma moc. Jestem, kochani moi, w moim gabinecie. Byłam na spacerze, tak jak mówiłam, ale no spacer w ciemności, bo już jest całkowicie ciemno, jest godzina przed 19:00. Czekam właśnie na mojego klienta teraz. Ale wcześniej byłam właśnie na spacerze, tak jak wam mówiłam, i bardzo się cieszę. Może nie jest to jakoś ogromnie dużo dzisiaj, ale szczerze powiedziawszy, jak na to, że pół dnia byłam też w pracy, więc tam się nie ruszałam za bardzo w pracy, to przeszłam ponad 8000 kroków. No może to nie jest jakieś wielkie coś, a z drugiej strony, wiecie co, małymi kroczkami do przodu, nawet jak to jest ponad 8000 tylko, to na to, że dużo siedziałam, a jednak się trochę poruszałam po południu, to jak na samo popołudnie, to uważam, że całkiem spoko. No i tak jak wam mówiłam tam podczas robienia kawy, że ja uważam po prostu, że nie wystarczy, jak niektórzy mówią, a bo ja to się ruszam w domu, dużo łażę tam w domu, sprzątam, cuduję. Ja uważam, że to nie wystarczy. Ja uważam, że to powinien być taki ruch typowo dla siebie. Taki ruch, że albo ćwiczę, albo biegam, albo właśnie tańczę, albo właśnie spaceruję. W sensie, wiecie, idę na spacer tak jakoś takim trochę szybszym krokiem, wiadomo, no nie jakimś totalnie żółwim. No i to ma sens, rzeczywiście. Gdzieś tam, wiecie, ten organizm o wiele lepiej funkcjonuje, lepiej krew krąży. No, jakaś adrenalinka i w ogóle, i wiecie, i wszystko się tam podnosi w człowieku i naprawdę robi się lepiej. Układ nerwowy lepiej funkcjonuje, moim zdaniem. I nastrój wraca lepszy i w ogóle wszystko. Także, no naprawdę, powiem tak.
ja mam taki cel, że w tych moich wszystkich problemach, które mam, no mam, no zresztą pewnie kto ich nie ma, ale w tych moich wszystkich problemach, które ostatnio mam, wiecie, związane ze zdrowiem taty i w ogóle tak też z moim zdrowiem i tak dalej, powiem Wam, że ja mam taki cel, żeby szukać dobra nawet w najdrobniejszych rzeczach, tak jak Wam mówiłam ostatnio. I naprawdę na przekór, choć czasem nastrój mam taki, że wiecie, wstaję i mam, jak sobie pomyślę, co się dzieje w ogóle w moim życiu, to mam ochotę po prostu usiąść i popłakać, ale nie, ale idę do przodu, słuchajcie, do przodu. Bo wiecie, życie jest jedno i życie jest krótkie, bo wiadomo, no nie wiem, ile będę żyć ja, ty i ktoś inny, nie? Nie wiem tego. Ale no ogólnie rzecz biorąc, nie jest jakieś mega długie. Nie jestem już najmłodsza, więc też mi nie zostało nie wiadomo ile tego życia, no bo już trochę przeżyłam, tak? I chciałabym to wykorzystać. Chciałabym wykorzystać to jak najlepiej, nie narzekając, nie siedząc i płacząc, choć pewnie i takie chwile się zdarzą, ale właśnie takie, żeby, wiecie, iść do przodu, żeby szukać dobrych rzeczy, żeby szukać pozytywów w moim życiu. I tego się będę trzymać, a przynajmniej się będę starać. Wiem, że słabości mi się zdarzą. Na pewno, bo jestem tylko człowiekiem i zdarzą mi się. Ale byle do przodu, nawet w problemach. No, a uwierzcie mi, że mam ich sporo. No i mam nadzieję, że mimo to będziecie mnie widzieć tutaj, może czasem płaczącą, ale w dobrym humorze przede wszystkim i z energią, którą Wam chcę przekazywać, żebyście tutaj czuli się dobrze. Ja chcę być naturalna, jak zawsze, i chcę być, kiedy jest mi smutno, to też czasem przychodzę, ale kiedy dam radę pokazywać Wam moją energię i Wam ją przekazywać, i Was nią zarażać, to będę to robić. Także tak to. No, taka moja filozoficzna gadka. A teraz się wyłączam, bo czekam na klientów. No i kochani moi, tu jest moja kolacyjka. Będę dzisiaj jadła na kolację, tak jak Wam mówiłam, krem z warzyw. Mam tutaj marchewkę, pietruszkę, seler, paprykę, ziemniaki, por. O właśnie. Natomiast tu sobie zrobiłam też taką sałatkę. Sałatka, gdzie jest, są pomidory, sałata, rzodkiewka, papryka i to sobie doprawiłam solą, pieprzem oraz dałam trochę jogurtu naturalnego, wegańskiego, kokosowego. No, także to jest moja kolacja. Zabieram się teraz za jedzenie. Jeżeli coś jecie, to życzę Wam smacznego. Słuchajcie, kochani, przyszłam do Was. Tak naprawdę mówię do Was na podłodze, w sensie mówię z podłogi, bo chciałam Wam pokazać całą moją dzisiejszą pielęgnację, ponieważ jesteśmy w mojej łazience, której Wam jeszcze nie chcę pokazać, bo pokażę Wam, jak już będzie całkowicie wszystko, a na razie jeszcze czekamy. Jeszcze nie ma wszystkiego, wiem, że mówię o tym po prostu chyba z miesiąc albo więcej, ale tak jest, no trudno. Pokażę Wam dzisiaj całą moją wieczorną pielęgnację, pokażę Wam, co będę dzisiaj stosować. Nie wiem, na ile będziecie widzieć wszystkie te produkty, bo tutaj niektóre te się pod wpływem, zwłaszcza pianki, to się zmywają. Ale Wam powiem, co to jest. To jest pianka Isana, łagodnie myjąca pianka do twarzy. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemna ta pianeczka. Ma bardzo ładny, przyjemny zapach, także to dzisiaj będzie. Następnie, kiedy już umyję twarz, to będzie maseczka, bo dzisiaj mam ochotę zrobić sobie maseczkę. Jest to maseczka Bevola. Peel off, nie wiem, czy dobrze pokazuję. Peel off. To jest maseczka z mandarynką i oczarem wirgińskim. Więc dzisiaj będzie taka maseczka. Kiedy już maseczkę ściągnę, to będzie jakieś 15 minut. W międzyczasie sobie wezmę prysznic i później zastosuję sobie to mleczko. To jest, słuchajcie, Face Boom Skin Harmony tonizujące mleczko do twarzy. Świetne mleczko. Potem będzie Fluff, dwufazowy booster do twarzy z witaminą C i kurkumą. Rewelacja. I następnie będzie na koniec krem Bielenda z ceramidami, Bielenda Professional, krem z ceramidami na noc. I to będzie dzisiejsza moja pielęgnacja.
Oczywiście, no będzie jakiś żel pod prysznic z Yob, ale nie wiem jeszcze który. Natomiast myślę sobie jeszcze, że do ciała będzie również Yob, to jest chyba zimowa noc. Przepiękny, wspaniały po prostu balsam do ciała. Także to dzisiaj będzie w mojej pielęgnacji. Także zabieram się za ogarnianie swojej osoby i mojej twarzy i ciała i idę się kąpać i odezwę się potem. No i się umyłam. Siedzę sobie jeszcze z maseczką, no bo wiadomo, że to musi trochę... O, jeszcze tu widzę, że takie niezaschnięte, więc jeszcze trochę. Tu już zasycha, ale jeszcze tutaj na czole nie. O, na nosie ładnie zaschło. No także gdzieś tam już powoli. No myślę, że jeszcze z 5 minut i będę ściągać. Ale już się umyłam. Posmarowałam się balsamem. No i sobie siedzę i czekam, aż ściągnę tą maseczkę. Zobaczymy, jak ona zadziała. Ja w sumie lubię te peel-off, bo one fajnie, one się później ściąga i... No jak jest dobra maseczka i coś rzeczywiście robi, no bo niektóre to takie są, że jakby ich nie nałożyć, to byłoby to samo. To naprawdę fajnie, to ja lubię. Żelowe też lubię. Kremowe, takie wiecie, fajne są, jak na przykład jest krem, ale nie znoszę w płachcie. No to już chyba wiecie, już mówiłam to wiele razy. W płachcie jednak nie lubię maseczki. No, także siedzę teraz z tą maseczką i tak sobie myślę, że mega dużo przyjemności daje mi taka pielęgnacja. Sobie tak wymyślę, wiecie, co chcę zrobić i sobie to zrobię i po prostu ten, wiecie, ten taki czas dla mnie, taka porządnie, ale mi spina twarz, taka porządnie umyta twarz, umyte ciało, wiecie, i potem po prostu wypielęgnowane, no naprawdę, no jest to bardzo fajne i bardzo przyjemne i dużo mi to daje, naprawdę, że to jest taki czas po prostu dla mnie. Także świetna sprawa, naprawdę. Więc warto sobie, słuchajcie, każdego dnia tak naprawdę 10-15 minut dla siebie. To nie jest wiele, a może dużo zdziałać. Ponieważ mówiłam, że w tym roku bardzo się skupiam na sobie, w takim znaczeniu, żeby sobie każdego dnia dawać trochę czasu dla siebie tylko i wyłącznie, no to tak będę teraz czasem Wam o tym gadać. Może nawet częściej niż czasem. Ale mi teraz zasycha i aż tak tu spina. O, jak się to będzie... Ja bardzo strasznie lubię ten moment, jak to się ściąga, takie płachty schodzą. Uwielbiam to. No, ale teraz jest taki moment, że wiecie, że to się tak wszystko spina, aż tu odtąd, od szyi. Chyba najdłużej czoło mi tutaj zasycha i tu z boku. No, zobaczymy, czy ta maska coś zdziała, czy nie. I słuchajcie, powiem Wam tak. Ściągnęłam tą durną maskę. Ale szczerze, nie polecam. Nie polecam. Takie dziadostwo, że to się w głowie nie mieści. Maska, która... Znaczy, tak, teraz moja skóra po tej masce jest naprawdę bardzo przyjemna. Mięciutka, gładziutka. Czuję, że taka nawilżona, ale przede wszystkim bardzo wygładzona. Ale sorry. Słuchajcie, ściąganie tej maski zajęło mi tak dużo czasu, tak się rwała, tak beznadziejnie, że naprawdę, uwierzcie mi, nigdy więcej. Nigdy więcej. Normalnie, bo zmienię zdanie o maskach w tym. Peel off. Ja pierniczę, no co za maska. Słuchajcie, normalnie ściągam. Tu się rwie. Po kawałeczku. Dosłownie ściągałam tak po kawałeczku. Serio. Na pewno nie wszędzie ściągnęłam i na pewno jeszcze gdzieś tu w brwiach też mi się... No ale to już moja wina, powiedzmy, bo tutaj za bardzo zaciągnęłam. Ale no mówię Wam, no dramat, słuchajcie. Dramat. Patrzę tutaj, czy jeszcze nie potrzeba by tutaj przeczyścić. Naprawdę nie polecam Wam tej maski. Absolutnie. Jeżeli ona, no chyba, że ja tak trafiłam, ale jak ona taka jest, to ja serdecznie dziękuję. Nigdy więcej, po prostu nigdy więcej. No i może efekt jest, ale no co człowiek pa... No tu jeszcze mam. O, proszę, jakieś resztki. Co człowiek pamięta, jak taką maskę sobie nałoży? No pamięta nie efekt nawet, tylko pamięta to,
to jak bardzo się musiałam namęczyć, żeby to ściągnąć. Patrzę jeszcze, czy nie ma gdzieś, bo wiecie, chciałabym sobie już tutaj zrobić dalszą pielęgnację. Wszłam do Was właśnie do kuchni, żeby Wam, żeby przy Was sobie zrobić. No nie, no naprawdę dramat, słuchajcie. Konik, mówiłam Wam, Facebook. W sensie to jest ten, to takie mleczko. Powiem Wam tak, że jest to cudowne mleczko, naprawdę. Mleczko tonizujące. Rewelacja, rewelacja. Absolutnie kocham, kocham to mleczko. Jest w formie takiego prawie, że jakby kremiku. No wow, cudowne, cudowne. Naprawdę, mega przyjemne, piękny zapach. Po prostu coś cudownego. No, więc to fajnie. Dobra, i teraz ten booster. Booster z Fluff. Proszę bardzo, to jest ten, moja córka skończyła prać. To jest taki z witaminką C i kurkumą. Okej, okay. Dobra. Sama przyjemność, po prostu jaka to jest przyjemność. O, taka przyjemność. Dobra. I teraz tak, krem. Nie, to nie ten krem. Krem jest tu. Krem Bielenda Professional z ceramidami na noc. Bardzo przyjemna konsystencja. Czuję teraz tą buzię taką naprawdę bardzo wypielęgnowaną i wygląda jak pupcia niemowlaczka, mówię Wam. Taka w dotyku, taka super. Zapach też jest bardzo ładny. Także dzisiaj mam fajną pielęgnację, taką mega fajnym zapachem, z fajnymi zapachami. Dobra. I teraz słuchajcie, ulubiony mój krem pod oczy, w sensie serum z Lale, kuleczce kawowe. Słuchajcie, to jest tak wspaniałe serum, że to się głowie nie chci. Już Wam to mówiłam zresztą wiele razy. Ja zawsze, co mi zostanie w nadmiarze, daję na usta. I one są takie potem fajnie wypielęgnowane. No, oczywiście na rączki sobie wytrę, a co? Ja, ten zapach kawy, słuchajcie, jest obłędny, po prostu obłędny. No. I to by było tyle. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, bo dobrze mi jest z taką pielęgnacją. Bardzo dobrze mi jest. Czuję, że moja skóra jest teraz taka super, to się wszystko fajnie wchłania. O malutku, jest mięciuteńka, jest taka, taka naprawdę dopieszczona na maksa. Na tym zakończymy sobie naszą dzisiejszą pogawędkę i nasz dzień. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Jeśli tak, to kciuka w górę, serduszko, komentarz. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam. Będzie mi bardzo miło i będzie mi to bardzo motywowało do dalszego działania, do dalszego nagrywania. No i w ogóle bądźcie ze mną, bo to mnie motywuje do różnych rzeczy i w ogóle dajecie mi tak jakoś takiego kopa, siłę, żeby do Was przyjść i to jest dla mnie ważne i w ogóle, no. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście. I co? I widzimy się kolejnym.